playoffów to taki trudny moment dla producentów maszynek. Jak wiadomo, hokeiści się nie golą, to pomaga, bo na pewno wyglądacie groźniej na lodowisku. No nie wiem, jak wyglądamy. Jest taka tradycja. My postanowiliśmy, że będziemy wspierać tę tradycję. No nie jest to komfortowe dla wszystkich, niektórzy to może lubią, niektórzy mniej, ale jak ma nas to jednoczyć i dodawać nam sił, to będziemy to robić. Jakby to pomagało, to jakby to tylko od tego zależało, to ten hokej by był dużo więcej przewidywalny, ale niestety od tego, czy się golimy, czy się nie golimy, to nie zależy, ale zawsze w jakimś przesądzie troszeczkę nie wiem, tej pomocy, tego bóstwa hokejowego i lepiej go nie urazić. Czy to już jest taka tradycja, można powiedzieć, i na pewno już niektórzy zawodnicy by chcieli tą brodę zrzucić, ale brakuje nam do tego jeszcze 4 zwycięstw z Krakowią i będzie można sięgnąć po te maszynki. Stawka jest wysoka. Dlatego stawiam wszystko na jedną kartę. Proponuję mały zakład. Moja broda za wasze mistrzostwo. Przyjmujemy zakład. Przyjdziemy po brodę. Zakład z prezesem Grzegorzem Bednarskim jest też taką dodatkową motywacją? No na pewno tak. Jeśli wygramy, ogolimy tą brodę prezesowi. Ale myślę, że największym takim bodźcem naszym jest po prostu wola tego rewanżu za poprzedni sezon. Tych przesądów w hokejowym świecie jest całkiem sporo. Ty masz takie szczególne przesądy, jakieś rytuały przed meczem? Ja z reguły przesądny nie jestem, także nie mam jakichś specjalnych swoich rytuałów. Jedynie co to może kawa. A koledzy jak? O, to trzeba się ich pytać, ale myślę, że znalazłoby się pewnie kilka fajnych przykładów, także próbujcie pytać i coś na pewno znajdziecie. Zawsze prawa łyżwa, chociaż większość zawiązuje lewą łyżwę, ja zawsze zaczynałem od prawej łyżwy, wchodziłem na lód też prawą nogą, także każdy ma tam swoje jakieś zwyczaje. Rytuały tak naprawdę zaczynają się już po wejściu na lód, no bo to obtoczenie przez zawodników bramkarza jest pewnego rodzaju rytuałem. Tak, to jest taki rytuał, który jak gdyby na sam ostatni ten czas przed rozpoczęciem, przed tym pierwszym bulikiem łączy się ta drużyna jeszcze w taką jedność i mobilizuje się do tego ciężkiego spotkania. W Rosji i w Czechach nie można gwizdać, bo podobno nie będzie pieniędzy na wypłaty, jak zawodnikowi nie idzie strzelanie bramek, wkłada kij do ubikacji, ale w Tychach chyba nie ma takich problemów. No, a propos mnie, no może bym do kibla tego kija mógł włożyć, ale no ja tak mówię, nie jestem przesądny i nie wierzę w takie zabobony.